Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i jesteśmy właśnie po aktualizacji, która poniekąd przywraca stary interfejs. Dokładnie tak, jak tutaj zerkniecie po lewej stronie, to mamy te stare paski, te stare zakładki. No i dzisiaj dosłownie 15 albo 20 minut temu wleciał hotfix 5 do tego nowego interfejsu i możemy sobie między innymi wybrać właśnie stary interfejs, także jest to bardzo fajne. No i zaraz to wszystko wam omówię. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i oczywiście dawajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo mamy teraz, jak tutaj sobie wejdziemy w opcję, w zakładkę grafika, no to mamy trzy układy menu. Mamy klasyczny, który ja mam teraz ustawiony i to jest ten stary. Mamy domyślny i mamy kompaktowy. Zaraz oczywiście pokażę, czym one się różnią. Tak czy inaczej, no fajnie, że poniekąd posłuchali graczy, no i ten stary interfejs przywrócili. Oczywiście są to tylko paski po lewej stronie, bo tutaj jak sobie wejdziemy na przykład w zakładki, no to wszystko jest nowe, tak? Ta zakładka gildii jest nowa, tutaj zresztą zakładka naszej głównej postaci, generalnie główna zakładka postaci jest tak samo ta nowa, no ale tutaj te paski po lewej stronie zostały przywrócone. Dobrze, teraz tak, możemy zaczynać. Oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem Neutral, wysyłać mi screen do giveawayów, jak używacie tego kodu twórcy. No a my zaczynamy. Tak jak powiedziałem, hotfix 5 już zapowiedziany tak naprawdę parę dni temu. Już widziałem, że jakiś tam film do nich na YouTube'a wleciał, widziałem, że dużo osób o tym mówiło, no i ja też już w zeszłym tygodniu zostałem poinformowany, że taka aktualizacja będzie miała miejsce. No i właśnie, teraz jak sobie wejdziemy tutaj w opcje, bo ogólnie tam zostały zmienione jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy, widziałem tam patch note'y, ale to nie było nic jakiegoś tam wow, to nie było nic jakiegoś, wiecie, powiedzmy, no większego, że tak powiem. Nie były to jakieś ogromne zmiany, głównie właśnie wprowadzenie tego starego menu. No i właśnie, wchodzimy sobie w opcję, wchodzimy sobie w zakładkę grafika, no i mamy układ menu i mamy domyślny, kompaktowy i klasyczny. Jak sobie wejdziemy na domyślny, tu za każdym razem nam się musi gra jakby od nowa uruchomić, no i wejdziemy na przykład na W50, no to mamy ten nowy układ właśnie tych pasków po lewej stronie, czyli musimy sobie tutaj rozwijać, jak widzicie, mamy co niektóre rozwinięte, możemy wszystko schować. No i działa to tak jak od razu po aktualizacji interfejsu, gdy wchodził właśnie ten nowy interfejs. Natomiast teraz tak, jak sobie ustawimy kompaktowy, no to mamy to, co weszło nam chyba w hotfixie 4, jak się nie mylę, ja akurat wtedy byłem na wyjeździe, czyli po prostu wszystkie te zakładki są tak jakby od razu rozwinięte, no i mamy tutaj od razu ikonki. Tak też mogliśmy ustawić, to też jest teraz do wyboru, czyli po prostu mamy tutaj, jak widzicie, na przykład walki, mamy kupcy, mamy dzielnica, no i mamy te zakładki od razu dostępne, od razu widoczne, nie chowają się ani nic takiego. To też jest spoko, to też było jak najbardziej ok. No i teraz jak sobie wejdziemy znowu tutaj w grafika i weźmiemy ten klasyczny, no to mamy po prostu klasyczny układ. Mamy klasyczny układ taki, jaki był kiedyś. Nie ma, jak widzicie, już tego elevatora tutaj na górze. W sumie wy nie widzicie, bo jest ten baner. W każdym razie, no, elevator jest ciągle tutaj na mapce miasta. No a tutaj zostało przywrócone to, co było kiedyś, czyli po prostu karczma, arena. W ogóle tutaj, jak widzimy, nic się nie rozwija, tylko od razu wchodzimy do tych wszystkich opcji. Tak to wygląda. Jak weźmiemy sobie szukaj klejnotu, no to mamy timer, nie? Mamy timer, który wiele osób pisało, żeby został przywrócony, żeby te timery były na tych zakładkach i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz na przykład takowy timer już się pojawia. Spoko, myślę, że spoko. To jest taka największa zmiana. Teraz tak naprawdę jest to o tyle fajne, że ludzie sobie mogą dostosować, czy chcą właśnie ten klasyczny, który był kiedyś, czy chcą ten kompaktowy, żeby mieć wszystko rozwinięte, czy ten pierwszy po wprowadzeniu nowego interfejsu. Ja szczerze mówiąc, z racji tego, że już się przyzwyczaiłem do tej nowości, chyba zostanę przy kompaktowym. Wydaje mi się, że ja zostanę przy kompaktowym, z racji tego, że no tutaj też jest timer, wy tego nie widzicie w zasadzie, natomiast jest timer, co prawda nie ma sekund i on tak no co do minuty się odświeża, chociaż jak tu najedziemy, no to są te sekundy, ale no może ja wam schowam na momencik kamerkę, żebyście widzieli, o co mi chodzi. Dokładnie, zobaczcie, mamy 6 godzin 14 minut, no i tutaj to się aktualizuje co minutę, nie? Co do sekundy, teraz powinno być 13 dokładnie, więc no, więc tak to wygląda, ale ja chyba przy tym kompaktowym zostanę. Z racji tego, że po pierwsze bardzo mi się podoba, że tutaj na górze jest aktualne wydarzenie takie większe dostępne, czyli jak był loch na kółkach, jak jest teraz elevator, jak będzie legendarny loch, to będziemy mieć od razu zakładkę na samej górze tego menu po lewej stronie właśnie do tego większego wydarzenia, nazwijmy to. No i wszystko mamy tak naprawdę już odpalone, nic nie musimy rozwijać, także nie jest to wcale takie złe, więc ja chyba do klasy
klasycznego nie będę wracał, zostanę sobie przy kompaktowym, no ale najważniejsze jest to, że mamy możliwość wyboru. Mamy możliwość wyboru jako gracze, no i tak naprawdę super. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, super. Wydaje mi się, że no bardzo fajna zmiana. W ogóle te hotfixy mam wrażenie, że dają naprawdę dużo. W sensie takim, że no słuchają tego feedbacku graczy, rozmawiają z graczami, pytają graczy i po prostu zgodnie z tym feedbackiem wprowadzają te zmiany. Szkoda, że nie zostało to na serwerze beta przetestowane i dopiero po serwerze beta jakiś feedback i już taka, powiedzmy, fajna, grywalna wersja na serwery live powinna zostać wprowadzona. To by było najlepsze, bo teraz tak naprawdę troszeczkę jesteśmy takimi królikami doświadczalnymi, bo musimy czekać na jakieś poprawki, musimy się, powiedzmy, tydzień męczyć czymś i dopiero to zostaje zmienione. No ale tak czy inaczej, lepiej późno niż wcale. No i fajnie, że tak jak wspomniałem, graczy słuchają i po prostu coś z tymi no narzekaniami, że tak powiem, graczy robią i jakoś próbują się dostosować. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o nowy interfejs. No i z tego co widzę, filmik wyszedł dość krótki, więc może przejdziemy jeszcze do kolejnej sprawy, mianowicie do naszego zabójcy. Dlatego, że na zabójcy dokładnie 22 lipca udało mi się zamknąć wszystkie środowiska w pupilach. No uważam, że jest to bardzo fajne osiągnięcie. Niestety nie pomyślałem, bo byłem wtedy na wyjeździe. No i ostatnie 3 karmienia tutaj w wodzie, bo bodajże wodę jako ostatnią zamykałem, jeżeli chodzi o te wszystkie środowiska. Nie pomyślałem, żeby zostawić to na odcinek, te 3 jedzonka, i po prostu tak, wiecie, symbolicznie na odcinku sobie nakarmić tą złotkę, już po prostu skończyć całe to środowisko i co za tym idzie wszystkie pupile. No ale trudno, zdarza się, jest jak jest. W każdym razie mówię, 22 lipca udało mi się zamknąć wszystkie środowiska, no i to już jest naprawdę fajne i naprawdę late game'owe osiągnięcie. Może ja w ogóle zerknę, czy mogę tutaj jakieś lożki poklikać w międzyczasie. Natomiast no, możecie sobie policzyć, kiedy... O kurde, mam prawie 28% na Herkulesa. Dobra, to idziemy i klikamy, spróbujemy go machnąć. Możecie sobie policzyć, no serwer wystartował dokładnie 8 października 2021 roku i wtedy zacząłem grać na tym serwerze. Oczywiście wiadomo, to było prawie 3 lata temu, więc tak naprawdę, czyli mamy tak, 3, czyli mamy 36 miesięcy, odjąć tutaj powiedzmy 3 miesiące jakoś. No troszeczkę ponad 3 miesiące, no to 33 miesiące, 33 miesiące plus minus, jak ktoś chce, to sobie może policzyć, ile mi to zajęło, ile tam dni. Natomiast pamiętajcie, że kiedyś nie było eventów pupili chyba, jak dobrze pamiętam, jak tutaj zaczynałem na tym S40 polskim, to właśnie eventu pupili nie było. Helevator nie dawał chyba tyle jedzonek, albo go nawet nie było, już nie pamiętam, bo już naprawdę tyle lat w tym Shakesie dzień w dzień siedzę, że już mi się myli, kiedy co wychodziło. Tak czy inaczej, no teraz na pewno o wiele szybciej można te pupile zamknąć, można wykarmić te środowiska, aniżeli właśnie jak zaczynałem te prawie 3 lata temu. I teraz ciekawostka, dlaczego tutaj już udało mi się zamknąć wszystkie środowiska? Jak widzicie, mam wszędzie po 4000, a na takim magusiu, który jest postacią starszą, na którym gram dłużej, jeszcze mi się tego nie udało zrobić. Jest to bardzo proste, zobaczcie, tu mi tylko woda została, to tak w formie ciekawostki, jeszcze muszę tą wodę dokarmić. Ano dlatego, że jak pewnie pamiętacie, ja na S40 bardzo mocno tryhardowałem Helevator. Kupowałem od praktycznie pierwszych pięter do ostatnich te ciastka, które boostują nam tam piekielne żetony, boostują nam jedzonka i ogólnie wszystkie nagrody za przeciwników w Helevatorze, bo tutaj bardzo długo była zacięta walka z gildią The Last Dance, która swoją drogą teraz się rozsypała w ostatnich dniach z tego co widzę, i po prostu mi zależało, żebyśmy zajmowali jako gildia pierwsze miejsce w tym Helevatorze i ja te ciastka przez kilka ładnych edycji kupowałem non stop, a oczywiście ciastka przekładają się również na drop jedzonek właśnie z Helevatora, więc tych jedzonek na tym koncie miałem naprawdę, naprawdę od groma. Tu zobaczcie w ogóle, że światło jako pierwsze skończyłem, no i tych jedzonek już mi się bardzo dużo do światła odłożyło. No ale właśnie, to jest powód, dlaczego ta postać jest no 3 miesiące młodsza, 3 miesiące krócej na nim gram, bo tutaj jest 8 październik 2021, a na magusiu mamy chyba jakiś lipiec, dokładnie 9 lipiec, czyli prawie równe 3 miesiące jest młodszy nasz zabójca, no a szybciej te środowiska udało mi się skończyć. To jest tylko i wyłącznie zasługa ciasteczek, więc zwróćcie uwagę, jakiego boosta daje nam takie totalne grzybienie wszystkiego. Powiedzmy spamowanie legendarnego lochu Ultimate, właśnie spamowanie Helevatora na ciastkach, no jest to coś niesamowitego, jest to bardzo ogromny boost dla postaci, no i daje ogromną przewagę. To widać gołym okiem. Co dalej? Co dalej z tymi pupilami? Bo pewnie się zastanawiacie, co to
teraz, skoro mam już tutaj wszystkie wykarmione środowiska, no i nie mam tak naprawdę co robić? Jest to bardzo proste. Teraz czekam na level 632. Na poziomie 632 warto jest robić u Wiedźmy, mamy tutaj zakładkę Wiedźma, no i mamy coś takiego jak wyciskarka. I tutaj 10 owocków kosztuje nas jedna podka XXL, czyli po prostu ta duża podka, których używamy powiedzmy na co dzień. No i właśnie, każda taka podka na poziomie 632 daje nam 10 milionów golda. To jakby jest logiczne, na 632 poziomie mamy maksa golda ze wszystkiego, dosłownie z każdej powiedzmy zakładki, z każdego, nie wiem, no z misji mamy już, no z misji to nawet chyba wcześniej, z warty, gryf nam daje 10 milionów za jedno przedłużenie. 632 level na ten moment w Shakesie to jest taki powiedzmy endgame, gdzie tego golda wyciskamy ze wszystkiego najwięcej. No i właśnie, ja w tym momencie będę oczywiście te owocki zbierał, będę tutaj codziennie robił walki mimo wszystko i tak dalej, no i zobaczymy, ile mi się tych owocków uzbiera i jak już będę miał ten poziom 632, to po prostu te owocki przerobię na podki, a te podki sprzedam. Każda podka, czyli każde powiedzmy 10 owocków, to jest jedna statystyka, to jest 10 milionów golda. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie? Zobaczymy, ile na tym zyskamy statystyk. Jestem bardzo ciekaw i na pewno z tego też odcineczek nagram. Tak czy inaczej mówię, no pupile skończyć to jest no bardzo już takie late game'owe osiągnięcie. Już nawet szybciej nam się udało aurę w toalecie maksymalną wbić. Pupilki to jest no coś pokroju wymaksowania całej twierdzy albo coś w tym stylu. Więc fajne osiągnięcie, ja jestem zadowolony. No i oczywiście fajnie było wam się pochwalić. Mówię, 22 lipca, byłem akurat wtedy na wyjeździe, więc nie mogłem wam nagrać z tego. Ale 22 lipca, zapamiętałem tą datę. To był dzień, gdzie ostatniego pupila w wodzie wymaksowałem. I po prostu wygląda to tak, jak wygląda. Tyle chyba z mojej strony, jeżeli chodzi o te pupile. Może sobie klikniemy od razu tego Herkulesa. Tutaj przejdziemy cyk, cyk. Na Herkulesa mamy naprawdę duże procenty. Nie wiem skąd, bo dopiero co sprawdzałem, to tutaj te procenty były bardzo, bardzo mierne. No a tutaj już mamy prawie 30%, więc raczej tego Herkulesa uda nam się zrobić. Dokładnie, kurczę, to było bardzo, bardzo szybkie. A, w ogóle tutaj nie pomyślałem, ale levela na szczęście nie wbiłem. Mamy dla Kunegundy jakąś brońkę, tylko że no plus 55 niby sporo, ale to jest na wszystkie staty. Dobra, rozmontujemy sobie po prostu, no i oczywiście walkę z tym Herkulesem obejrzymy. Tutaj mamy cyk i możemy sobie powolutku oglądać, jak to wyglądało. Może przyspieszę, bo tu w sumie walka woja z wojem nie jest jakoś bardzo dynamiczna, także nawet sobie weźmiemy razy 3. Fajnie, od razu jakiś loszek nam padł na tym zabójcy, bo dlaczego by nie? Dajcie znać, jak to u was wygląda. Dajcie znać, czy może już wykarmiliście wszystkie pupile, czy może jeszcze wam troszkę brakuje. Ogólnie możecie napisać, ile macie jedzonek w każdym żywiole. Wiecie, o co chodzi? Możecie napisać na przykład woda 3000 jedzonek, nie wiem, światło 2,5, no to co wam się pokazuje na dole pod tymi ikonkami walki. Pod tymi ikonkami właśnie walki w pupilach, zaraz wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. No ale dobrze, tutaj no w sumie to chyba Kunegunda sporo zrobiła, weźmiemy sobie znowu razy 3, bo dlaczego by nie. No tutaj pachołki powiedzmy zbiły póki co pół HP jakoś. Chociaż no chyba, że Kunegunda jeszcze jakieś poczaruje. No pół HP. Pół HP zbiły pachołki. No i nam zostało do zbicia również pół HP. Spoko, spoko. Fajnie, kolejny loszek zaliczony na tym koncie. Zawsze to jakiś tam kroczek do przodu, do skończenia wszystkich tych lochów. Wiadomo. No jest to teraz bardzo męczące. Teraz robimy jeden loch na kilka miesięcy. Już no ciężko robić jakiś większy content z takich poziomów. Ale no, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się to podoba. Dobra, no i tu zobaczcie, zostało nam jeszcze sporo HP. Udało nam się tego Herkulesa pokonać, fajnie. I sprawdźmy może sobie procenty na kolejnego. Raczej już będą znikome, no bo mówię, to jest właśnie charakterystyka takiego levela, że pokonamy jeden loch, no i musimy czekać z 3 miesiące, żeby pokonać kolejny. Dokładnie, na Aresa mamy 002, a na Abawuwu mamy Not Possible. Chodzi mi oczywiście tutaj o, dokładnie tutaj liczbę pod tym. Ja na przykład mam wszystko po 4000, bo już mam wszystko wymaksowane, ale wy możecie napisać w komentarzu mrok 3000, światło 2000, ziemia 3500, no jak tam to u was wygląda, bo jestem ciekaw. I od razu możecie napisać level, od razu możecie napisać level swojej postaci, no bo mi się udało wszystkie pupile wymaksować na jakoś 553 levelu, coś koło tego. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję. Jeszcze jest informacja o dwóch nowych serwerach, które wychodzą, ale to już sobie zostawimy może na kolejny odcinek, może jutro.
jutro, żeby nie robić takiego miszmaszu w tym odcinku. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Kupujcie grzybki z kodem Neutral oczywiście, subujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Piszcie komentarze, jak tam wasze pupile, co myślicie o przywróceniu starego interfejsu po lewej stronie. No i co, mówię, kciuka w górę zostawcie, tego suba z dzwonem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!